Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. Proszę teraz pana burmistrza o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad. Deklaruję, że będzie zdecydowanie krócej. Pan Zygmunt Kułaga, sprawa kolei wielkogabarytowych odpadów i przesunięcia ulicy Matejki do innego okręgu. Może zacznę od końca. Ulica Matejki wyjaśniona, nie wracamy do sprawy. Wielkogabarytowe uzgodniliśmy z odbiorcą tak, że na zgłoszenie zarządcy odbierane są wielkogabarytowe śmieci czy odpady. Natomiast jeśli Państwo będą zbierać wielkogabarytowe na poszczególnych sołectwach, to za każdym razem wjeżdżają do miasta i zabierają z osiedli to, co jest wystawione. A tych wjazdów będzie co najmniej 10 w ciągu roku, także średnio rzecz biorąc prawie co miesiąc. Takie bezkosztowe rozwiązanie. Chociaż jeśli na wspólnocie będzie tych odpadów dużo, to za ten przyjazd indywidualny dla wspólnoty zapłaci jakiś rachunek wspólnoty. Pan Jacek Świątek, droga, utwardzenie poboczy, droga jest powiatowa, rozumiem. Aha, przepraszam, kolej, tak. Ostatnie spotkanie mówi o tym, że jest w dalszym ciągu zaangażowanie marszałka najważniejsze, jest zaangażowanie nasze, powiatu, też pozytywne, powiatu tarnowskiego. Brakuje nam jeszcze prezydenta i burmistrza Żabna. Podobno już jest na tak, ale jeszcze oficjalnie tej wiedzy nie ma. Natomiast pozostałe informacje, one się nie zmieniły. Jest to mocne dążenie do tego, aby uruchomić komunikację. Oczywiście na linii Tarnów-Dąbrowa. Następnie pan Jacek Świątek, droga utwardzenie poboczy, droga powiatowa, zwrócimy się do zarządu powiatu tarnowskiego, aby uwzględnili tą prośbę. Następnie pan Żelawski, wniosek do WIOŚ-u o rozumie zbyt dużym hałasie w tym miejscu. Zrobimy taki wniosek. Następnie pomieszczenia WSP2 na gabinet stomatologiczny. Jeżeli taki program będzie z poziomu rządu i będzie mowa o tym, że proszę wskazać miejsca do zainstalowania tego gabinetu, oczywiście staniemy na wysokości zadania. Pan Krzysztof mówi o przełomie czy przegubie na drodze powiatowej. Zgłosimy do Zarządu Dróg Powiatowych. Natomiast oświetlenie jest na etapie analizy, ta pula pieniędzy w budżecie zarezerwowana i będą wskazywane miejsca nowe do zainstalowania oświetlenia. Droga Lipiny, Zagrody do poprawy, trzeba jeszcze poczekać, niech te mrozy miną, nawet te zapowiadane jeszcze tydzień, i jak będzie już taki stan na drogach, że one będą w miarę obeschnięte, czy nie zamoczone tak jak dzisiaj, będziemy przystępować do tych prac. Jesteśmy po przetargu, wykonawca wyłoniony. Drogi są w takim stanie dzisiaj, że jeszcze podłoże jest zamarznięte, tak? Także proszę o chwilę cierpliwości. Następnie pani Mrówka, drogi, w dalszym ciągu była dzisiaj rozmowa z mieszkańcami. Wszystko dzisiaj polega na tym, że chcący zrobić za 100 tysięcy coś dzisiaj ekstra, musimy wskazać miejsce, skąd te 100 tysięcy wziąć. Nieważne, czy to będzie 50, 100 czy 250. Musimy pieniądze z jednego zadania zdjąć i pokazać je w drugim miejscu, na drugim zadaniu. Następnie pan Władysław Tudelski, droga, zgoda właściciela, wiemy, tam procedujemy i będziemy ten stan doprowadzać do takiego, aby był zadowalający dla mieszkańców.
Następnie no, ulica Witosa, tam już pewnie tej interwencji było ze dwie albo trzy i w dalszym ciągu faktycznie domy się tam budują. Trzeba chyba zrobić jakąś zaporę czy darceny zamontować po prawej stronie nad rowem i uspokoimy ten stan, który się powtarza dosyć cyklicznie. Następnie droga od ulicy Warzywnej. No wystąpiliśmy do pani po raz kolejny i decyzja jest w dalszym ciągu, że proszę zapłacić 7 tysięcy za ar, to wyrażę zgodę. Myśmy wystąpili już nie w tonie przejmowania, żeby nie wywoływać negatywnych emocji, tylko wystąpiliśmy o zgodę na spowodowanie tego, żeby mieszkańcy mieli tą nawierzchnię taką, jak jest w innych miejscach. No, będziemy jeszcze próbować, aczkolwiek ostatnia odpowiedź jest właśnie w dalszym ciągu wyrażam zainteresowanie zakupem, przepraszam, sprzedażą i wskazywana jest cena. Pani Józefa Taraska, przebudowa parkingu, tak do końca nie zrozumiałem, czy chodzi o to, żeby wydłużyć parking, ten, który dzisiaj obecnie jest, bo dyskusja... Chcą te 2 metry uzupełnić, zrobić takie miarę. No, trzeba pewnie jakiejś szerszej dyskusji, bo pani Józefo, jest tak, że dzisiaj mamy propozycję budowy chodnika przy naszej drodze, mamy propozycję przed chwilą parkingu poszerzenia i mamy propozycję wybudowania chodnika między parkingiem a ogrodzeniem szkolnym. I ale jeśli byśmy... No zgadzam się, ale w dalszym ciągu, jeśli poszerzymy parking, to dzieci wyjdą nie na chodnik, a wyjdą na drogę. Albo wyjdą w to błoto między ogrodzeniem a krawężnikiem. Tam jest błoto i tym błotem chodzą. No właśnie, więc wydaje mi się, że podjedziemy, przyjrzymy się temu wszystkiemu, żeby zrobić to, co najpilniejsze na dzisiaj. A wydaje mi się, chociaż nie będę się nigdy ubierał, że ten chodnik jest najważniejszy, bo wszystkie dzieci wychodzą właśnie w to błoto, tak jak pani wspomniała. I pani, to było następne pytanie. Szyba na przystanku. Będziemy usuwać, wymieniać. Światła pulsujące zgłosimy do zarządu drogowego, zarządu dróg powiatowych. Następnie pani Serwicka, droga krajowa. W tej sprawie spotkałem się w ubiegłym tygodniu z generalnym, z dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I tak jest, padło stwierdzenie pana dyrektora, że po takim zdarzeniu, jakie miało miejsce, każdorazowo wspólnie z policją następuje badanie przyczyn i okoliczności zajścia zdarzenia. I po tych oględzinach są podejmowane decyzje. I wynika z tego, że nie tak jak dawniej będzie się przechodzić do codzienności po tym śmiertelnym zdarzeniu, tylko próbować zapobiec następnemu. I miejmy nadzieję, że tak będzie, a to by może spowodowało, że ten chodnik po prawej stronie, patrząc w kierunku Szczucina, poza pasem drogowym, może byśmy wspólnie wybudowali. Jak będą te oględziny zarówno po jednym, jak i drugim zdarzeniu, zarówno z policji, jak i z generalnej, to będziemy wnioskować i będziemy naciskać na poprawę tej sytuacji. Mamy świadomość, że to się nie dzieje wszystko z dnia na dzień. Proszę zauważyć, że w Żelazówce za tym pulsującym światłem, żeśmy 3 lata chodzili i skutek na dzisiaj jest. Podobnie może być z zatoczką. Deklarację od pana dyrektora otrzymałem, że zatoczkę zrobimy. My jesteśmy przygotowani po stronie dokumentacyjnej, ale to wszystko wymaga czasu i przygotowania. Też rozmawialiśmy o obwodnicy. Pewnie już państwo wiecie z tych informacji, które krążą gdzieś tam w mediach. Jest zakończony 20 lutego czas składania
ofert, wpłynęło 6 ofert. Jedna z nich jest poniżej ceny kosztorysu inwestorskiego, czyli 102 miliony. Cena kosztorysu inwestorskiego jest 106 milionów, następne są wyższe, więc wszystko wskazuje na to, że ta oferta zwycięży i jeśli nie będzie błędów takich, które ją wyeliminują, to to w znaczny sposób przyspieszy postępowanie, bo te, które mają cenę wyższą niż kosztorys inwestorski, już nie będą miały jakby prawnej mocy odwoływania się. Jeśli by to wszystko tak przebiegało, to jest nadzieja, że na przełomie kwietnia i maja wrócilibyśmy do prac. Te wnioski, które żeśmy kierowali w czasie konstruowania nowej specyfikacji, czyli oświetlenie, przystanki i inne jeszcze drobne rzeczy, zostały uwzględnione, łącznie z rondem na ulicy Grunwaldzkiej i wydaje się, że to wszystko teraz nie powinno już mieć jakichś przeszkód i zadanie będzie realizowane 15 miesięcy od chwili wejścia na plac budowy, czyli gdyby się to stało w maju, no to gdzieś na koniec 2019 byłaby obwodnica. I następnie to była termomodernizacja, nie, przepraszam, kanalizacja. Co dalej i jak wyjdziemy z tej opresji, która dzisiaj jest? Będziemy, w tej chwili pracujemy nad specyfikacją jeszcze raz i nastąpi pewnie zetapowanie tych prac na ten i przyszły rok, no bo innego wyjścia nie ma. Pewnie następny przetarg przyniesie jakby nowe dane, ale nie należy się spodziewać, że to będzie taka kwota, która spowoduje to, że będziemy mogli zadanie realizować. Będziemy analizować zarówno ten odcinek w obrębie pana Ryczka, jak i ten bliżej drogi krajowej i ten, który prowadzi do stadionu, no i również oczywiście Gruszów. To się wszystko będzie w najbliższych dniach działo, będzie ogłoszony nowy przetarg. I to były wszystkie pytania, pewnie tak. Następnie pytanie od pani Serwickiej, następnie pytanie pani Wąż, doświetlenie pani Kasiu, to wszystko w obrębie tego nowego, nazwijmy, rozpisania nowych punktów. To, co wspominałem w sprawozdaniu, to dotyczyło projektów, które były 2 lata i w zeszłym roku narysowane, a w tej chwili mieliśmy możliwość ogłosić przetarg. Dzisiaj odbyłem spotkanie z przedstawicielami Tauronu, panem dyrektorem naszego oddziału i oddziału regionalnego. W ubiegłym tygodniu, a nawet w tym tygodniu, wpłynęło pismo z Tauronu o powołaniu nowej spółki, która będzie się nazywała spółką serwisową i będzie miała służyć samorządom właśnie w załatwianiu wszystkich spraw związanych z oświetleniem. Jest taka deklaracja, że będzie dla nas jedna faktura w przyszłości dotycząca konserwacji, rozbudowy, opłaty za zużycie prądu i tego takiego bieżącego serwisu. Jeśli by się to spełniło, to by było na pewno lepsze współdziałanie z Tauronem, ale dalej nie ma odpowiedzi na to, co nas najbardziej interesuje. Co z majątkiem? Czyli czy te lampy, które dzisiaj są w rękach Tauronu, do nas przejdą, czy dalej będą w ich rękach i przez nich zagadywane i serwisowane? Podobno ma się stać tak, że jednak trafi ten majątek do gminy, ale proszę zauważyć, że ten majątek jest przekazywany systematycznie do Tauronu już od 20-30 lat. I dzisiaj właściwie nie ma nikt wiedzy, jak ten majątek wygląda. Bo na przykład było podane takie stwierdzenie, że lampy, które samorząd
przekazał 20 lat temu i słupy na dzisiaj już w tej fazie przekazywania nie istnieją, bo słup trzeba było wymienić, lampę trzeba było wymienić, a dzisiaj jest to zupełnie inny majątek. No to wymaga faktycznie dużego przedsięwzięcia, a jednak my mamy prawie wszystkie lampy sodowe, dobrze, że rtęciowych nie mamy, jedynie ogrodowa się świeci w sposób taki, że tam jest oszczędnie, bo są lampy LED-owe. To tyle na temat tych dowodów. Pan Buźko, plan zagospodarowania. Przepraszam, jeszcze było pytanie dotyczące rozbudowy przedszkola. Rozbudowy przedszkola. To jest podobna odpowiedź jak do poprzednich punktów. Rozbudowa przedszkola, wzięliśmy ją pod uwagę w ubiegłym roku, była kwota zaplanowana, jednak żeśmy się nie zmieścili w tej planowanej cenie. Dzisiaj, wracając do tematu, jestem za jak najbardziej, ale musimy znowuż wskazać kwotę. W ubiegłym roku mieliśmy na to zadanie 150 tysięcy zaplanowane. Nie udało się. No to dzisiaj kierunek jest jeden. Wpisać zadanie, wpisać kwotę. 150 tysięcy wydaje się, że będzie mało, ale to jest jakby pierwszy krok, bo jeśli wpiszemy kwotę do budżetu, no to możemy procedowanie rozpocząć. Pytanie jest skąd? No bo na dzisiaj doskonale widzimy, jak się sprawy toczą. Dzisiaj trzeba zrezygnować z kolejnego zadania, które gdzieś tam mamy w planie albo wpisane, i to zadanie zamienić na budynek przedszkola. To rozumiem, że pani Bąż wszystkie pytania, pan Buźko, plan zagospodarowania przestrzennego. Szanowni Państwo, plan zagospodarowania i zmiany proponowane to pogłosie wniosków mieszkańców, które ja otrzymywałem przez 3 lata. I pewnie one się wcześniej pojawiały. Dzisiaj jest ich, sprawdziliśmy, 27. Kolega Andrzej mówi, że to jest takie działanie jednokierunkowe. Nie do końca bym się z tym zgodził, bo tych zdarzeń można tutaj wiele przytaczać. Ale może o dwóch wspomnę, takich, które obrazują, jak na dzisiaj sytuacja wygląda. Po 10 latach funkcjonowania planu praktycznie żadne inwestycje od tej ulicy, którą żeśmy w ubiegłym roku wybudowali, nie powstały. Dlaczego? Bo kwota wykupu dróg nakreślonych w planie, nie wiem, czy funkcjonuje nawet w urzędzie, ale jest na pewno wielomilionowa. Czyli ruch po naszej stronie. Jak patrzymy na plan, to gdybym ja ten plan sporządzał, to bym te drogi zaplanował od ulicy Grunwaldzkiej po ulicę Warszawską, wzdłużnie w niektórych miejscach przecięte. Bo tak biegną naturalne granice wszystkich działek, a one są od Grunwaldzkiej do Warszawskiej. Natomiast stało się tak, że te ulice strategiczne albo najważniejsze zostały zaplanowane od południa w kierunku północnym, co sparaliżowało kompletnie ten teren i mieszkańcy, którzy mają tam działki z dziada, pradziada, dzisiaj mówią tak: jakżeście to planowali, że ja mam ze swojej pięknej działki 10-arowej zrobione dróg 2/3, a pod dom mi zostaje 1/3. To jest jeden z przykładów. Drugi z przykładów jest taki nawet z ubiegłego roku. Plan jest na tyle, mówiłem, skostniały sposób zapisany, że ten opis do niego w sposób jednoznaczny się wyraża co do zapisów w planie. Jeśli osoba ma działkę 15-arową i chce wybudować dom, to na tej działce 15-arowej ten dom jest ulokowany w konkretnym miejscu. Przychodzi właściciel i mówi tak: ja mam postawić dom
4 metry od granicy działki. Dlaczego nie jest napisane do 4 metrów, od 4 metrów, czy coś innego? On ma piękną działkę i zobligowany jest pod ogrodzeniem dom postawić. A czemu nie na środku, a czemu nie wspólnie z innymi obiektami, które na tej działce mogą powstać? I to najbardziej ludzi boli. Nie to, że w jednym miejscu jest mieszkaniówka, w drugim usługowe, a w trzecim niskie, a w czwartym wysokie. Tylko ten okres, w którym przez 10 lat nic się nie działo na tych działkach, właśnie jest tym spowodowany, że my musimy tam wykupić drogi, zaplanować tą komunikację, a ludzie się do tego muszą przystosować. Ale pewnie w tej mierze bez zmiany studium wiele nie zrobimy. Tylko te drobne posunięcia, właśnie opis w planie, że tam budynek na tej działce jest, ale nie oznaczamy go, w którym miejscu na tej 12-arowej działce. Żeby nie komplikować życia ludziom, albo inaczej, nie ustawiać ludziom życia na siłę. No a poza tym jeszcze jedna ta, nazwijmy to, strategiczna sprawa, dzisiaj też żeśmy z Tauronem o tym rozmawiali, to jest to skablowanie, wspominałem o tym, nie wspominałem, skablowanie linii wysokiego napięcia. Ona biegnie, Czechlin nawet, tak, no ale tutaj w obrębie planu to największy udział tej linii. Od Grunwaldzkiej po Warszawską i dalej biegnie linia, która zarezerwowała na obszarze planu zagospodarowania przestrzennego pas 15-metrowy. I jeśli się uda ten ciąg uruchomić, czyli skablować linię wysokiego napięcia do ziemi, to wtedy uwalniamy te wszystkie działki, które w tym obszarze są. A na to ludzie czekają od wielu, wielu lat, no bo pod linią wysokiego napięcia niestety budować nic nie można. I to jest taka mocna przesłanka. Z dzisiejszych tych deklaracji wynika, że jeśli by się to wszystko udało, co jest planowane, to z rezerwy Tauronu może by na jesieni się udało te prace wdrażać. Projekt w dużej mierze już jest. Rok trwała dyskusja z właścicielami, bo na małym skrawku czasem jest ich kilkunastu. I tak na dzisiaj się wydaje, że ona połowicznie jest załatwiona. Czyli w części by kabel przebiegał przez układ komunikacyjny, czyli drogi na tym obszarze planu zagospodarowania przestrzennego, a w części by przebiegał przez obszary działkowców, czyli ogródki działkowe. I będziemy właśnie z zarządem działek rozmawiać. Wstępna deklaracja jest. Jeszcze tam trzeba pewnej zgody oddziału w Krakowie. I gdyby to ustalenie się udało wprowadzić, to byśmy linię wysokiego napięcia zlikwidowali. Czyli nic nie jest przesądzone, nie należy się z góry martwić. Wszyscy mają tą możliwość pisania wniosków i odnoszenia się do tej sytuacji, jaka tam jest. Ale jeśli zmienimy te zapisy takie bardzo rygorystyczne w planie, to pewnie teren zacznie żyć i niebawem po ogrodową działki będą domami wypełnione, bo jest to jeden z najcenniejszych terenów i takich, które dzisiaj są przygotowane urbanistycznie pod zabudowę. I pani Barbara Gawle, komisja i przebudowa ulicy Popiełuszki. Wspominałem na początku, że oczywiście ta kwota zostaje w budżecie i takie działanie możemy podjąć. Natomiast oznakowanie, analiza przeprowadzona będzie kosztować około 6 tysięcy i będziemy realizować. Pan Giza, obwodnica, to już wspomniałem. I też strefa ekonomiczna. Strefa ekonomiczna. Mamy jeszcze, nazwijmy to, w obróbce ten projekt dotyczący dofinansowania strefy. I wydaje się tak ze względów taktycznych, że należy poczekać jeszcze z tym pismem. Może już niedługo, ale
nie zostało ono wystosowane. Nie chciałbym takiej sytuacji, żebyśmy sobie no, przeszkodzili w tej szansie uzyskania, wniosek jest chyba na 2,5 miliona złotych, uzyskania tych pieniędzy. Jeśli definitywnie tam ta trudność już będzie określona i nie da się pieniędzy pozyskać, to myślę, że jest to następny krok do podjęcia. I jeszcze było jedno pytanie dotyczące, proszę mi przypomnieć. Pana Andrzeja? Nie, to były wszystkie, tak? Wszystkie. Tak? Obwodnica, plany zagospodarowe. Tak, zgadza się. No to wszystkie pytania. Czy wystarczające? Mamy właściwie dopisło do rąk drogowego od drzewa. Jak najbardziej. To, co spada na chodnik, tak, aby było bezpiecznie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Buźka, panie burmistrzu, proszę jeszcze nie odchodzi, bo pan nie dopytać, jak są razy. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, chciałbym się odnieść do pana wypowiedzi, ponieważ możeśmy się nie zrozumieli. Ja z tego zrozumiałem, że skoro plany są dotyczące przełożenia linii kablowej, przełożenia powiedzmy, czy uwolnienia działek, zmiany układu komunikacyjnego, to może trzeba było ogłosić to swoje obwieszczenie o składaniu wniosków, jednoznacznie określając wtedy, że nie dotyczy to zmiany funkcji całego terenu. Żeby było jednoznacznie powiedziane, że nie ma możliwości zmiany funkcji mieszkaniowej na przykład na komercyjne. Bo tak to się uwolniło, powiedzmy, takie wnioski, o których mówiłem. Bo mnie głównie chodziło o to, żeby nie zmieniać tych terenów osiedlowych z mieszkaniówki, czy to jednorodzinnej, czy wielorodzinnej, na tereny przemysłowe, czy komercyjne, gdzie będzie się odbywał handel i powiększania ich w porównaniu do tego osiedla. Natomiast ja nie jestem przeciwny, prawda, przełożeniu kabla, czy przełożenia tego, co pan mówi, powiedzmy, układu komunikacyjnego, chociaż ze względów planistycznych to pewnie nie wiem, czy da się od drogi krajowej robić tak dużo tych wjazdów w kierunku Warszawska-Grunwaldzka, bo na pewno ten układ taki od Sucharskiego do Ogrodowej wynikał właśnie z tego, żeby jak najmniej było, powiedzmy, wjazdu od ulicy Warszawskiej, i tych, powiedzmy, bo to zakłóca ruch, prawda? Natomiast co do na przykład tych zapisów odnośnie linii zabudowy, to też są układ, to są, powiedzmy, przepisy planistyczne, z których wynika najprawdopodobniej, żeby teren był uporządkowany. Bo jeżeli nie będzie jednoznacznego, że jest linia zabudowy bezwzględna 6 metrów czy tam 4 metry od drogi, to wszyscy będą stawiać tak, jak dzisiaj mamy. Jeden postawi 3 metry, drugi postawi 10 metrów i nie ma układu i to osiedle wygląda wtedy śmiesznie. Także jeśli o mnie chodzi i mieszkańców, którzy mieszkają na osiedlu tym wielorodzinnym, czyli na budynkach wielorodzinnych, im zmiany każde, które będą porządkować sytuację, na pewno nie będą przeszkadzały. Przeszkadzają na pewno zmiany prowadzące do poszerzenia, do zwiększenia i zmiany funkcji z mieszkaniowych na komercyjne. Dlatego nie precyzowałem tego ogłoszenia, bo pani planista, to jest dorada pani planisty, która mówi w ten sposób, że zbierzmy najpierw informacje, jakiej kategorii te potrzeby są, a później ona uzna, co jest zgodne z przepisem, a co nie jest zgodne z przepisem. Wspominałem o tym, że nie chcielibyśmy naruszyć studium, bo jeśli naruszymy studium, to proces będzie trwał latami. Ale jeśli do tych usług jeszcze wrócimy na chwilkę. Są tam takie sytuacje, że od strony Sucharskiego ma osoba działkę jakąś tam 8 czy 12-arową i ma wrysowany budynek jednorodzinny. Obok są budynki, gdzie jest MNU, czyli mieszkaniówka niskie usługowe, a pani po sąsiedzku nie ma U. Mówi tak, ja będę chciała sobie zakład fryzjerski zrobić w jednym pokoju w domu. Sąsiad może, a ja nie mogę. No proszę na to zwrócić uwagę. I stąd te wnioski. I te wnioski planista weźmie w ręce, posprawdza zgodność z przepisem i ustawą i wtedy to wszystko pewnie wróci na tutaj salę. Będziemy dyskutować i podejmować uchwałę. Także
najpierw musi być ta zgrubna informacja co do potrzeb, a później zgodność z przepisem. To jeszcze dopowiedzmy, to nie są wnioski, bo wnioski można składać na etapie, kiedy Rada uchwałą przystąpi do zmiany planu. To są tylko informacje tam... Informacje służące do analizy. Dokładnie. Czy wszystkie odpowiedzi już są wystarczające? Nie, tak. jeszcze. Bo jest pewnych dróg, zresztą te procesje o czym świadczą. Chciałam Państwa tak uwrażliwić może na te dzieci biedne, chore. Może po prostu tak po ludzku, żeby ewentualnie podejść do tych spraw rozwiązanych z tymi moimi drogami. Bo oni już sami w sobie mają problemy zdrowotne, życiowe, więc chociażby mieli jakiś godziwy dojazd do tych zakładów, gdzie cudzinie te dzieci wywożą. Czyli wziąć najogólniej wziąć poprawkę na mieszkańców, którzy zamieszkują jedną tak, czy drugą drogę. Proszę, i na drugi zakład tak się nie składa, że i z tej strony, i z tej strony codziennie te dzieci dojeżdżają do tych zakładów. Są wywożone, odwożone. No i jest to problem nie lada jaki, więc może w ten sposób, żeby nawet popatrzeć na to, na tą potrzebę. Z TikTok to musi wychodzić do tych inwalidów, są podjazdy, wszędzie są jakieś doskonalenia, są no, ulepszenia. No w związku z czym no, po prostu po ludzku, żeby mieli... Osobnie pełnosprawne. Bardzo proszę, może z jakiejś firmy, może z jakiejś fundacji, może z Petronu, chociaż tam pewnie niewielkie jakieś sumy. Telefon jeszcze do drugiej dopłaca, ale byłoby dobrze. Ja już nie wiem z czego korzystać, żeby stworzyć godziwe warunki tym ludziom, bo oni sami w sobie mają wielki problem już. Zdrowotny, nie lada jaki. Bardzo proszę. Będziemy na to uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy wszyscy państwo otrzymali wystarczające, wyczerpujące odpowiedzi od pana burmistrza? Wszyscy otrzymali, więc przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 11. Wolne wnioski, zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w wolnych wnioskach? Pan Andrzej Wica, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Incydent, która zrobiła pani Taraskowa przed chwilą, co czytaliśmy opinię, jest niegodny pani zachowania radnego. Czy pani zdawała sobie sprawę tego, rzucając nasz długopisem, mogła narażać na nasze życie i pani Józefo, ja mówię, zaraz skończę i pani będzie skończyć. Panie przewodniczący, to jest zgłoszenie do wniosku do prokuratury o zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego. Mogła pani trafić w oko i kto by w ten czas odpowiedział, jak pani się zachowuje? W sposób, który pani reprezentuje swoich mieszkańców? Myślę, że panie przewodniczący, powinny być konsekwencje w stosunku do takiego zachowania. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani radna coś chciała dodać? Nic. Chciałam powiedzieć, że radny Andrzej Józef przegrał po prostu tą uchwałę. Ale pani Józefu, ja mówię o rzucaniu. Uchwała mi może, przepraszam, może by załatwiła sprawę i panie. Nie, panie. Ale co się z panem dzieje? Pani Józef, proszę. Pani Józef, proszę pan robić w tej chwili żart. Ja zrobiłam żart, to przepraszam. Ale to niech pan mnie nie posądza przestępstwo, narażenie na życie, na śmierć. Bo przestępstwo to nie pan zrobił. Ale to było zagrożenie życia. Nie było zagrożenie. Nie było, bo pan na ziemi. Proszę państwa, może. Przepraszam bardzo. Ale może pojedynczo. Najpierw pani. Rzucanie długopisem mógł. Ja bym to rzuciła nożem, no to co im. Ale. Dobrze, proszę państwa. Może resztę. No jakie słowo panu, przepraszam panie radnie. Może resztę wyjaśnijcie sobie po obradach sesji rady. Proszę państwa. Pan radny Świątek jeszcze chciał wolny wniosek. Proszę bardzo. Ja poszło mi się do tej podjęli w sprawie rzeczy ta poręby. Apelowałbym do radnych o solidarność. Jeśli podjęliśmy jakieś zobowiązanie, że się tam poskładamy i coś tam damy, to ja słyszę tutaj głosy, że nie dam, bo nie. No to albo to jest taka tylko... Kolejny raz, że rada jest wspólna, nie tam, gdzie trzeba coś dać własnej kieszeni. Apelowałbym o solidarność, bo nie godzi się. Dziękuję bardzo. Czy ktoś państwa chciałby zabrać jeszcze głos w wolnych wnioskach? Proszę państwa, zamykam obrady 39. sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.